Cześć, jestem Wojtek, witajcie. Dzisiaj z samego rana, no wstałem, wiecie, mamy dzień wolny. Jest to akurat dzisiaj niedziela i zamiast zabrać się do czytania hmm, tego, co mi wydawnictwa zleciły, akurat mam książkę, którą czytam, stwierdziłem, że z samego rana może poćwiczę trochę język, poćwiczę trochę gębę i przeczytam wam jeden z artykułów z Astronomikanu. Akurat otworzyłem na losowej stronie astronomikanupl.wH40k.wik.com i otworzył mi się artykuł o sajferze. To tym jednym z upadłych mrocznych aniołów. Tak przerzuciłem sobie szybko tekst i no, bardzo fascynująca jest ta historia. Tego gościa doszedłem tam prawie do końca. Jest kilka ciekawostek, które. które a które później przeczytam, więc żeby nie przedłużać, yy, zaczynam yy, artykuł yy, o Seiferze astronomikan Warhammera 40 tysięcy. Cypher to jeden z upadłych mrocznych aniołów, czyli tych z członków pierwszego legionu, którzy zdradzili swojego patriarchę i imperatora, opowiadając się za luterem, jak pamiętacie, a mroczne anioły, Miały taką historię. Na Kalibanie był Lionel Johnson i był Luther. I Luther zdradził, opowiadając się za chaosem. No i Cypher również opowiedział się za Lutherem. Więc upadli nie przyjęli w pełni błogosławieństwa mrocznych potęg, ani nie należą do żadnego z zakonów. Więc oni też nie są, nie są to całkiem za chaosem, ale ponieważ zdradzili, są bezwzględnie ścigani przez członków mrocznych aniołów. Oraz zakonów sukcesorskich. Celem ich przesłuchania i zmuszenia do wyznania win, więc wszyscy, wszystkie mroczne anioły, jeśli jak, znajdą jakąkolwiek informację na ten temat, po prostu ruszają z kopyta i szukają zdrajców. Seifer to nie jest prawdziwe imię noszącego członka zakonu. Nazwa ta oznaczała piastowane przez rycerza stanowisko w zakonie, które oznaczało strażnika tradycji, osobę, która ma największą wiedzę o regułach, praktykach i historii zakonu, podtrzymując w ten sposób zwyczaje panujące w bractwie i pomagając szkolić młodych suplikantów poprzez kształtowanie ich właściwych postaw. Każdy rycerz obejmujący te funkcje wyrzekał się swojego prawdziwego imienia, będąc znanym tylko z nazwy pełnionego stanowiska. Wśród upadłych aniołów Żaden nie jest ścigany z taką nienawiścią i bezwzględnością jak Cypher, właśnie. Pojawia się on podczas, e, pojawia się podczas czasów chaosu i zagłady, przynosząc śmierć i zniszczenie, po czym znika tajemniczo, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Pomimo usilnych dążeń Mrocznych Aniołów, jak do tej pory Cypher unikał każdej zasadzki czy próby złapania, a pomimo wielokrotnego współdziałania Cyphera z innymi upadłymi. Żaden ze złapanych nie dostarczył informacji, mogących pomóc w ujęciu cyfera. Niektórzy uważają, że on, dzięki wstawiennictwu mrocznych mocy, które w dniu upadku Kalibanu rozproszyły zdrajców po galaktyce, zostanie złapany tylko wtedy, gdy sam będzie tego chciał. Uznają, że jego nadnaturalne z możliwości ucieczki są jaskrawym dowodem na korzystanie z mocy chaosu. Jednakże część utrzymuje, że cyfer znajduje się pod opieką innych, znacznie potężniejszych sił. Sejfer rzadko zabiera głos, a jego prawdziwe imię jest nieznane. Ci, którzy się z nim zetknęli, dostrzegli pod jego długimi szatami ciemnozielony pancerz szturmowy, co wskazuje, że był, że był on murocznym aniołem, a co więcej, przez tyle wieków go nie przemalował, co może świadczyć o tym, że nadal uważa się za lojalnego adeptusa Startes. Czasami pojawiają się głosy, że działalność Cyfera i jego cele są znacznie bardziej skomplikowane i tajemnicze, Niż na pozór by się to wydawało. Jego, wydawałoby się przypadkowe działania, układają się we wzór wskazujący, że zmierza on w kierunku tery i imperatora. Wśród jego wyposażenia najbardziej charakterystyczny jest długi miecz, po który upadły nigdy nie sięga, a który może być słynnym lwim mieczem, orężem samego patriarchy Mrocznych Aniołów, czyli Lionela Johnsona. Niech ten zaginął podczas walk na Kalibanie między Lionem a Lutherem i do tej pory nie został odnaleziony. Zapewne historia tego oręża będzie jednym z pierwszych pytań zadanych Seiferowi w razie jego pojmania. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, co jest prawdą, a co nie. Bez wątpienia jednak jego obecność przyciąga pozostałych upadłych. Nie wiadomo jednak w jaki sposób go odnajdują, ani dlaczego się zbierają. Stąd jednak pojawiają się pogłoski, że działalność Seifera może być ostatnią szansą mrocznych aniołów na odkupienie. Ponieważ te pogłoski oraz działania Seifera są szczególnie niebezpieczne dla tajemnic chronionych przez wewnętrzny krąg zakonu mrocznych aniołów, każda, nawet najmniejsza wzmianka mogąca doprowadzić do tego upadłego, prowadzi do zaalarmowania całego zakonu i dokonywania w oczach innych zakonów pozornie niepotrzebnych czynności. Dopóki jednak członkom wewnętrznego kręgu nie uda się schwytać Seifera, tak długo największe tajemnice zakonu nie zostaną rozwiązane, a jego działalność będzie narażała istnienie całego zakonu. Seifer przez wieki tylko w sobie znanym celu wspomagał zarówno lojalistów, jak i zdrajców, niejednokrotnie zmieniając wynik starcia. Bez wątpienia jednym z takich działań była pomoc udzielona przebudzonemu patriarche Robutowi Guillimanowi. No, i właśnie, tu jeszcze robut Guilliman. Wiecie, to tak mi się kojarzy trochę z francuska, robut Guilliman. Więc yy, wiem, że spotkałem się z wymową Guilliman. Nie wiem jak to, jak to ten. Jak będę czytał Guilliman i Guilliman, to wybaczcie, no. Bardziej mi pasuje Guilliman, no, więc tak jak z tym cenczem i cinczem i w ogóle. Dobra. Taki mój ten. Wiecie, wrzut. E, czytamy. Podczas podróży Prymarchy na Terre, celem spotkania z Imperatorem, to było w dawnych, dawnych, zaraz po herezji Horusa, Gwiliman e, wraz z towarzyszącymi mu siłami wpadł w zasadzkę swojego dawnego brata, Magnusa Czerwonego. W trakcie przemieszczania się przez Osnowę w pewnym momencie doszło do zaburzeń, które spowodowały, że okręty wyłoniły się z immaterium blisko Maelstromu. Jedynej tej wielkości naturalnej anomalii w galaktyce, która stanowiła przejście pomiędzy nierzeczywistą barierą osnowy a światem materialnym. Jak się okazało, w pułapce czekały okręty potomków Legionu Tysiąca Synów wraz z wielką piramidą Titsa, która dawniej stanowiła najważniejszy i centralny punkt na Prospero, na siedzibie Legionu Tysiąca Synów, a obecnie wskutek tajemnych mocy została przeniesiona w okręt wojenny. Stała się przez to statkiem flagowym Magnusa, który z zadowoleniem zauważył, że zgodnie z przewidywaniami, okręty imperium wpadły w pułapkę. Rozpętała się krótka bitwa, a Magnus za pomocą swoich mocy związał statki lojalistów więzami energii osnowy i wciągnął je w głąb wzburzonego centrum Maelstromu. Siły lojalistów znalazły się w pułapce. W głębi anomalii nie mogli skoczyć w osnowę, a wszelkie przyrządy nawigacyjne stały się bezużyteczne. Do Maelstromu nie docierało nawet światła Astronomikanu, przez co okręty dryfowały w pustce, bez szans na ratunek z zewnątrz. Pomimo kryzysu, Guilliman zarządził dalszą podróż i atakowanie każdego ze zdrajców, których napotkali, w nadziei pochwycenia planów i map, które pozwoliłyby im wydostać się z matni. Patriarcha podczas podróży doznawał przerażających halucynacji o upadku Imperium i własnej niemocy, które były zsyłane przez Cęcza za pośrednictwem demona Kairosa tkacza przeznaczenia, w nadziei omamienia Prymarchy i jego pojmania. Jednocześnie Guilliman otrzymał pomoc od tajemniczego Eldara, który za pomocą wizji wskazał mu drogę do ucieczki z tego obłędu. Na planecie Batamor Guilliman i jego żołnierze spotkali Kairosa. Podczas rozmowy jedna z głów demona, Cencha, wskazała, że widziała już wszystkie możliwe wersje przyszłości i każda kończyła się klęską patriarchy. Druga z kolei wyśmiała Guillimana, stwierdzając, że prymarcha zawsze był najbardziej żałosnym z synów imperatora i tak jak przed wiekami powalony przez swojego brata, tak i teraz wszelkie próby ratowania imperium obrócą się w proch i spełzną na niczym. Patriarcha nie poddał się wówczas temu czarowi tej wyroczni i odrzucił jej wizję. Misterny plan Kairosa nie przyniósł jeszcze wówczas efektów, demon był jednak cierpliwy, dlatego uciekł szykując nowe niegodziwości. Podróżując dalej, Gulliman wraz z siłami imperium, dzięki wizji wysłanej przez Eldarów, dotarł do krańca Maelstromu. Tam jednak w zasadzce czekały na nich wojska Czerwonych Korsarzy, którymi dowodził Kairos. Z uwagi na zaskoczenie i liczbę wojowników, siły chaosu błyskawicznie przedarły się na pokład okrętu flagowego, na którym przebywał patriarcha. Podczas ciężkich walk szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę. Wówczas do walki włączył się Kairos którego sama obecność spowodowała wybuch kronikarza Poloniusa poprzez skierowanie jego mentalnych mocy przeciwko niemu. Guilliman, widząc znienawidzonego przeciwnika błyskawicznie podążył w jego kierunku, znacząc szlak szerokimi cięciami miecza, będąc jednocześnie osłaniany przez ta flankujących go Marines. Kairos, wiedząc, że nie będzie stanowił żadnego przeciwnika dla patriarchy w bezpośrednim starciu, rozpoczął realizację Długo przygotowywanego planu. Gdy Prymarcha znajdował się już blisko demona, z jego kostura wystrzeliły bladoniebieskie płomienie. Za Kairosem dziewięciu heroldów cencza, dotychczas skrytych za iluzją, rozpoczęło inkantacje mające pochwycić patriarchę. Otóż od początku pojawienia się w Malstromie Kairos mącił umysł u Prymarchy, zsyłając mu niepokojące wizje i powoli odkrywając słabości, Słabe punkty jego żelaznej woli Odnajdując w jego jaźni słabości w postaci poczucia winy, wahania, złości, rozczarowania i obaw Zdołał je sobie podporządkować, tworząc nierozerwalną więź i łańcuch, którego nawet Guilliman nie potrafił rozerwać Błyskawicznie spętał patriarchę, który pomimo bólu i trudności walczył z jego wpływem Usiłując rozerwać spinającego kajdany w pewnym momencie udało mu się nawet wystrzelić w kierunku Kairosa, raniąc go. Demon jednak niewzruszenie kontynuował swoje wysiłki. Wkrótce więź stała się na tyle mocna, że emocje Guillimana otoczyły go zwartym łańcuchem, uniemożliwiając jakikolwiek opór. Demon zażądał wówczas od pozostałych walczących, aby rzucili broń, w przeciwnym razie patriarcha poniesie śmierć. Większość lojalistów natychmiast się poddała i została pojmana, pozostałych wykończono z zimną krwią. Więźniowie zostali przeniesieni do twierdzy Czerwonych Korsarzy, którą okazała się Forteca Czarnego Kamienia. Była to jedna z tych fortec, które zostały zabrane przez Abadona podczas wojen o Gotik. Mistrz wojny chaosu postanowił podarować jedną z nich Czerwonym Korsarzom, aby zyskać ich przychylność na czas nadchodzących wojen. Kairos postanowił na razie oszczędzić patriarchę, zamierzając wykorzystać jego furię w przyszłości, uwalniając go w korzystnym dla Centra momencie. Okazało się, że wyrocznia, która do tej pory była nieomylna w sprawach przyszłości, być może wskutek tajemnych mocy związanych z konstrukcją fortecy lub też zmianami w prądach czasu, związanych z pojawieniem się prymarchy, których Kairos nie przewidział, nie zdołał on dojrzeć, że w szybkim tempie do twierdzy zbliżały się siły kornitów, na czele których stał sam Skarbrand, pałający rządzą zniszczenia i śmierci. Wkrótce doszło do abordażu i gwałtownych walk w górnych partiach okrętu. W tym momencie, wykorzystując zamieszanie oraz doskonałą znajomość tajemnic fortecy, pojawiły się na niej siły arlekinów, błyskawicznie rozprawiając się ze strażnikami pilnujących więźniów. Wraz z nimi w tajemniczy sposób pojawił się Cyfer, który wszedł do celi, gdzie przetrzymywano patriarchę. Sajfer obiecał uwolnić prymarchę, jeżeli ten spełni jego żądanie. Pomoże mu dostać się przed tron imperatora. Guilliman, wiedząc, że nie ma innego wyboru, mimo wątpliwości zgodził się na warunki upadłego anioła. Seifer zamachnął się wówczas kamieniem runicznym, trzymanym w ręce. Płomienie otaczające Gillimana oraz cele zniknęły, podobnie jak płomienie cel w pobliżu. Po wyeliminowaniu pozostałych strażników uwolnione siły imperium ruszyły do walki. Ich celem było przebicie się do centrum fortecy, gdyż zgodnie z informacjami przekazanymi im przez Arlekinów, znajdowała się tam brama do pajęczego traktu, pozwalająca na błyskawiczną podróż aż na Terre. Tymczasem sceneria górnych pokładów zamieniła się w istne pandemonium ciał, krwi i szalejących demonów, w którym żadna ze stron nie mogła uzyskać przewagi. Wówczas do akcji wkroczyły siły Imperatora. Wpadły na zaskoczony tym obrotem spraw demony rozpętujące picką rzeź. Dotychczas oponenci zawiesili działania przeciwko sobie, z furią i nienawiścią podejmując walkę przeciwko lojalistom. W trudnej batalii siły Imperium posuwały się wciąż w kierunku centrum pokładu, w nadziei dotarcia do bramy pajęczego traktu. W swoich wysiłkach zostały wsparte wojownikami Legionu Przeklętych. Kairos, zdumiony tym, że nie przewidział tych wydarzeń, nie kwapił się do narażania własnej postaci spałającym rządzą rewanżu Guilimanem – Skąd trzymał się daleko? Stąd trzymał się daleko od epicentrum walk, posyłając tylko swoje sługi. Przeciwnie zareagował Skarbrand, który podjął tytaniczny bój z jednym za startez. Ten, nim został unicestwiony, najprawdopodobniej najprawdopodobniej, bo w opisie wskazano, że po prostu zniknął, zdołał wbić w korpus demona swój miecz. Wówczas batalię z nim podjął sam patriarcha, który osłaniał ostatnie jednostki kierujące się do bramy pajęczego traktu. Krwiożercza energia, emanująca z krwiopijcy, powodowała, że wielu lojalnych bojowników wpadło w otchłań szaleństwa. Także sam prymarcha odczuwał coraz bardziej natrętną rządzę zniszczenia i krwi. Zrozumiał wtedy, że poprzez swój wpływ demon Korna próbuje sprawić, aby ten postradał zmysły. Guilleman użył wówczas całej swojej mocy i samokontroli, aby zneutralizować wpływ demona i skierować jego agresję przeciwko niemu. Tuż przed wejściem do pańczego traktu patriarcha wycelował w miecz, wbity w tuł w Skarbranda i pociągnął za spust. Ostatnim dźwiękiem, docierającym do prymarchy z za zamykającej się bramy Pajęczego traktu był wściekły, agonalny ryk powalonego przeciwnika. Wracamy do Sajfera, ponieważ tamta historia właśnie pokazuje, jak Guilliman e, został uwolniony. Razem teraz Sajfer kontynuuje podróż na Terrę. Wraz ze świtą Gwylimana, patriarcha domyślił się w międzyczasie, że ich ruchy są w dalszym ciągu obserwowane, a ich uwięzienie i oswobodzenie były zaplanowane przez jego brata, Magnusa Czerwonego. Zrozumiał, że pierwotne plany polegające na przejściu za pomocą tajemnych ścieżek pajęczego traktu wprost na Terre są przez to nieaktualne. Postanowiono zatem udać się na Lunę. Na Księżyc, dzięki czemu odseparują Imperatora od zagrożenia, jednocześnie zjawiając się możliwie blisko samego pałacu. W bitwie, jaka rozegrała się następnie na Lunie, pomiędzy siłami Imperium a wojskami dowodzonymi przez Magnusa, Cypher wydatnie wspomagał wojska Imperium, samemu posiadając wsparcie w postaci innych upadłych aniołów. Po wygranej na Księżycu Krucjata terańska zjawiła się w pałacu imperatora w oczekiwaniu na audiencję u samego Zbawcy ludzkości. Wpierw jednak o tym, kto mógł zobaczyć imperatora, mieli zdecydować jego osobiści strażnicy, adeptus custodes. Ich dowódca, Kalim Waranor, dość długo oceniał przybyłych, nie zadając żadnego pytania. Wreszcie przemówił, stwierdzając, że tylko robot Guiliman jest uprawniony do odwiedzin imperatora. Nawieść o tym, Ręce Sajfera szybko powędrowały w kierunku pistoletów. Guilliman przewidział jednak ten moment, nie zapomniał o obietnicy złożonej pod przymusem, jednak nie zamierzał pozwolić, aby ta tajemnicza postać przekroczyła progi komnat jego ojca, w pełnym rynsztunku, nie wyjawiając swoich zamiarów. Co prawda nie rozpoznał kto skrywa się za kapturem upadłego anioła, ale poznał ostrze, które ten nosił na plecach. Właśnie widok tego ostrza wywoływał w nim lęk. Odsuwając się od upadłych, rozkazał kustodes ich zatrzymać, celem przesłuchania i uzyskania wyjaśnień. I wówczas po raz pierwszy Seifer okazał emocje, na wieść o złamaniu obietnicy, okazał gniew i wyciągnął pistolety, wahając się pomiędzy chęcią ucieczki a przebiciem się do złotego tronu imperatora. Przez chwilę wydawało się, że w siedzibie imperatora dojdzie do wybuchu kolejnej potyczki. Jednak Cypher, zrozumiawszy, że nie ma szans się przebić, powstrzymał wystrzał i poddał się wraz z pozostałymi upadłymi strażnikom imperatora. Pojmani zostali umieszczeni w specjalnym więzieniu, z którego nie udało się nigdy nikomu uciec. Okazało się jednak, że Cypher ponownie dokonał niemożliwego i po kilku godzinach od zamknięcia jego cela była pusta, a on sam ulotnił się, nie pozostawiając śladu swojej ucieczki. I pojawiały się teorie wskazujące, to taka ciekawostka już na koniec całego artykułu, wskazujące na to, że pod imieniem Seifera podróżuje sam Lion L. Johnson. Pogłoski te zdawały się potwierdzać nie tylko poprzez działalność Seifera, ale także z uwagi na dzierżenie przez niego miecza samego patriarchy. Te informacje się jednak, e, kłócą się jednak ze wzmiankami w nielicznych źródłach, wskazujących, że Lion przebywa w skale. Twierdzy zakonu, leczony w polu statycznym przez czuwających w mroku. Poza tym, Cypher pojawia się w historii jeszcze przed upadkiem Kalibanu, z początku przebywający także u boku Lionel Johnsona. Z powodu braku danych należy uznać, że nie istnieją zatem przesłanki pozwalające na potwierdzenie tej teorii. Innym kandydatem na Cyphera jest także Zachariel, jeden z ważniejszych członków pierwszego Legionu, jednakże. Wcześniejsze opisy wskazują na zupełnie inną osobę, której imienia nikt nie zna. Wraz z przyjęciem godności lorda Sajfera w zakonie i wcześniejsze imię zostaje wymazane. Jedynie wzmianka w książce Stąpienie Aniołów wskazuje, że w momencie wyboru Cypher, Cypher był dość młodą osobą z racji tego, że objął tę funkcję jeszcze przed przybyciem imperatora, a więc przed zmianami genetycznymi umożliwiającymi zostanie pełnoprawnym adeptus astartes. Zgodnie z informacjami zawartymi w książce, tylko młodzi ludzie, którzy byli jeszcze w okresie wzrostu, najstarsi pośród tych, których wyznaczono do przemian, mieli około 15-16 lat, mogli kwalifikować się do szczepienia niezbędnych organów. To zaś oznacza, że lordem Seiferem musiał zostać młodzieniec. To tyle, jeśli chodzi o historię Seifera na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Miłego dnia wam życzę. Do następnego razu. Cześć. Trzymaj się się. Wojtek czytał. Hej.